Z jednej strony w bramce jedna z największych bramkarskich legend ekstraklasy, mistrz i reprezentant Polski. Na ataku uczestnik mundialu w 1986 roku, dwukrotny medalista młodzieżowych mistrzostw Europy, człowiek, który dla dorosłej reprezentacji strzelił 20 bramek, a po drugiej stronie ja. Siema, tego za kanał Koza Sport, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś pokażę wam, jak grałem w piłkę podczas meczu charytatywnego przy okazji wielkiego finału Wykopmy Raka, gdzie, jak już słyszeliście, udało mi się trafić na całkiem przyzwoitą konkurencję i bawić się, jak zwykle, bardzo dobrze. Wiem, że bardzo lubicie te materiały, patrząc na odbiór tego odcinka, dlatego w tym roku będzie tego typu treści zdecydowanie więcej. A żeby potwierdzić to wszystko, możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie rzeczywiście takie rzeczy oglądać. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a teraz przenosimy się na murawę. A w zasadzie na parkiet, ponieważ mecz rozgrywany był na hali i muszę przyznać na samym początku, że był to mój flu game. Tak jak Michael Jordan kiedyś rozgrywał swoje legendarne spotkanie będąc chory, tak ja byłem w takiej sytuacji. To prawda, w przeciwieństwie do MJ-a nie potrzebowałem kosza na ławce rezerwowych i nie mówimy tutaj o koszu do koszykówki. Składy były całkiem ciekawe, aczkolwiek przyznam, że były bardzo nierówne. Bo po przeciwnej stronie był Lis pola karnego, Lothar, Futrol, a jakby tego było mało, mieli ze sobą na przykład Jurasa, który, no jakby to powiedzieć, był absolutnie przerażającym przeciwnikiem. W dodatku, jak widzieliście, Maciej Szczęsny, Dariusz Dziekanowski, naprawdę skład rywali był odrażająco dobry, aczkolwiek my mieliśmy tajną broń, a mianowicie trenera, którego rolę podczas tego spotkania wcielił się Roman Kosecki, tak więc chociażby człowiek, który występował w Atletico Madryt i umówmy się, żeby ci zawodnicy coś ugrali, potrzebna była charyzma większa niż ta, którą posiada Cholo Simeone. No już na samym początku szanse były, no tak, niezbyt wyrównane, co zresztą było widać na boisku i wy zobaczycie to podczas tego materiału, ale nie zobaczycie wszystkiego. To, co będę wam pokazywał, będą to fragmenty, w których ja brałem udział. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie nawet całe spotkanie, w opisie macie oczywiście link do kanału Futrola, gdzie całe wydarzenie było pokazywane na żywo. Nie chcę po prostu wam odbierać tej przyjemności. Chcę, żebyście także weszli po prostu w ten materiał źródłowy, tak więc tam będziecie mogli zobaczyć wszystko, jak poradzili sobie i reprezentanci Polski, jak poradził sobie chociażby Damian na bramce. Tu będziecie widzieli te akcje, w które ja jestem zaangażowany. Ale jakoś to wszystko trzeba zacząć, dlatego też będzie kick-off i tutaj nie uciąłem, bo to był absolutny kick-off glitch, tylko niestety nie po naszej stronie. Szybka strata, Lothar przejmuje piłkę, zakłada siateczkę, no bo trzeba jakoś zacząć, prawda? Ten człowiek nie ma litości, Dariusz Dziekanowski zablokowany, co z tego, Lis pola karnego zbiera, znowu Dziekanowski i gol. No więc szybko poszło. Ja w tym momencie byłem jeszcze na ławce rezerwowych. Pytali się, kto chce wyjść w podstawowym. Jakoś nigdy nie jestem w stanie powiedzieć, żebym chciał, ale dosyć szybko, bo po paru minutach i dwóch bramkach dla rywali pojawiłem się na boisku i to, co było dla mnie najważniejsze, to po pierwsze nie wypluć płuc od razu, chociaż ledwo naprawdę dyszałem. A co istotne dla drużyny, chciałem dać sygnał, bo u nas nikt nie biegał, jakby było takie zrezygnowanie. Więc chciałem być tym, który wejdzie, pokrzyczy, który pobiega. No i starałem się to robić od samego początku. Jak widzicie, podanie, wychodzę na czystą pozycję. No ale niestety ta piłka do mnie nie doszła, więc wracamy. Naprawdę chciałem być jak N'Golo Kanté, wybiegać to spotkanie i przede wszystkim nie mieć do siebie pretensji. Czy tak było, to będziecie mogli zobaczyć potem. Tutaj fajne udało mi się zrobić podanie. To nie było wybicie na oślep, ale jak widzicie, mieliśmy tylko jednego zawodnika, który jeszcze tam trafił na Dariusza Dziekanowskiego, który jednak, mimo że był napastnikiem, wie jak piłkę odebrać. Ja tu dostałem teraz dobrą piłkę z boku i to był mój największy błąd tego spotkania. Lis pola karnego, za często gramy, przeczytał mnie bez problemu, ale to zagrałem zdecydowanie za wolno, to był mój błąd, to była moja bramka i do tego się przyznaję, no to było fatalne. Tutaj rozpoczynamy kontrę, wyrzuciłem specjalnie naszego prawoskrzydłowego, wiedziałem po prostu, że z prawej strony mamy większą szansę jeszcze przyspieszyć tą akcję i po prostu liczyłem, że piłka do Y doleci. Do Y piłka nie doleciała, ale jak możecie zobaczyć, miałem swoją pierwszą szansę, żeby pokonać Macieja Szczęsnego, tylko no, to jest ten problem. Bramki były naprawdę małe. Goalkeeper z ogromnym doświadczeniem. Zresztą to jak wyszedł. Wiedziałem, że muszę tą piłkę podnieść. Chciałem fałszem, żeby poszła w prawo, ale nie zdążyłem już dobrze stopy zawinąć. Na wymiarową by weszło. No ale nie ukrywam, że przynajmniej ta akcja troszeczkę podniosła moją pewność siebie, bo zobaczyłem, że jestem w stanie coś tutaj wskórać. No tylko, że tak. Tutaj możecie zobaczyć.
jakby zaangażowanie w ofensywę momentami. No nie było łatwo i w dwójkę ciężko było pokonać rywali, ale nie było też momentami tak źle. Tutaj wiedziałem, że jest mój kolega z zespołu, ale był też Juras, którego potem chciałem nad którym potem chciałem podciąć piłkę, niestety nie wyszło, ale jak widzicie, no próbowałem szarpać, próbowałem się coś robić. Tutaj znowuż pokazuje się z lewej strony. Dostałem fajną piłkę, jeszcze dobre zgranie, ale znowu z czegoś zabrakło. No my się nie znaliśmy, nie byliśmy zgrani. Taki Lis z Lotarem grali już wielokrotnie. Już abstrahując od tego, co potrafią indywidualnie, też jak się ich połączy, doda znakomitego napastnika reprezentacji Polski, to jest naprawdę ciężko. Jak widzicie, ja się wystawiałem, robiłem co mogłem, no ale nie było łatwo. Zresztą każdy w naszej drużynie robił co mógł, więc tutaj jakby nikogo nie oskarżam pod żadnym pozorem, aczkolwiek to, że ja musiałem się tutaj zetrzeć z Jurasem, było jedną ze straszniejszych chwil w moim życiu. Jak widzicie, potem wyszedłem do przodu. No nie mam sobie do zarzucenia nic, jeśli chodzi o moje bieganie, bo naprawdę zostawiłem wszystko, co miałem na tym boisku i zostawiłbym prawdopodobnie życie. Na szczęście Juras się zatrzymał, a piłka przeszła naprawdę niedaleko bramki. Tu możecie zobaczyć, szukałem tego dolnego lewego rogu. No wszystko poszło świetnie, tylko te bramki były naprawdę tycie. Ta piłka przyszła dosłownie tyle. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy Maciej Szczęsny by to obronił, bo w ogóle jakby był zasłonięty i nie widział tego. No chcę myśleć, żeby tak się nie stało, ale nadal bez gola w tym spotkaniu, niestety. Ale lecimy dalej, kolejna akcja i tutaj niezrozumienie z moim partnerem z drużyny. No niestety, tak też się zdarza. Jeden z nas mógłby mieć gola, tak nawet żaden z nas piłki nie dotknął. Kolejna akcja, tutaj już widziałem, że ucieka tam Y, dlatego postarałem się do niego przerzucić piłkę. Wyszło naprawdę znakomicie, ale niestety już nie był w stanie jej przyjąć. Na główką, tyłem do bramki były marne szanse, że będzie w stanie coś zrobić. Tu bardzo dobry pressing w wykonaniu naszego zespołu i naprawdę ta akcja miała potencjał. Sędzia odgwizdał aut, chociaż w zasadzie nie powinno go być. Miałbym szansę na strzelenie, ale niestety nic z tego nie wyszło i powoli zaczęliśmy zbliżać się do końca pierwszej połowy tego spotkania. Ale jeszcze jedna szansa przed nami. Tutaj strasznie długo czekałem na tą piłkę. Mogła ta akcja pójść dużo szybciej. Ja i tak ją przyspieszyłem, naprawdę nie chwaląc się. Dobre podanie. Dobrze udało mi się wypatrzyć zawodnika z numerem chyba 15 w naszym zespole. Ale niestety znowuż z tej akcji nic nie wyszło, więc było trochę okazji. No tylko jeżeli oni mają Macieja Szczęsnego po swojej stronie, to naprawdę nie było łatwo. Zaczynamy drugą połowę. Tutaj nie wiem, czy złe podanie, czy złe przyjęcie. Wiem, że zły wynik, a w zasadzie wynik zresetowany na drugą odsłonę. No i staliśmy dobrym blokiem defensywnym. Tu traciliśmy zdecydowanie mniej goli, ale no widzieliście, z kim się zmagamy. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że reprezentanci w tym wieku to odpuszczają takie mecze, już nic w sobie nie mają, no to tu możecie zobaczyć, że jednak nadal to mają. No widzieliście, co robił Maciej Szczęsny. Tutaj Dariusz Dziekanowski, trochę miejsca na prawej nodze, uderzenie, bramka się zatrzęsła. Na szczęście z naszego punktu widzenia gola nie było. Przechodzimy do kolejnej akcji. Nie wiem co tu się stało. Chciałem odegrać z pierwszej piłki. Powiedziałbym, że była kępka, ta piłka odskoczyła. No mi odskoczyła na pewno. To był mój jeden z dwóch błędów w tym spotkaniu, takich, które pamiętam. Jedna ta strata na rzecz Lisa, który strzelił gola. No i tutaj, tu powinienem zagrać z pierwszej, ale stwierdziłem, że spróbuję wyprzedzić Jurasa. Niestety nie udało mi się, potem się od niego odbiłem. Widziałem swoje życie przed oczami. No ogólnie był to dosyć przerażający moment, ale stwierdziłem jeszcze raz, że zaryzykuję. Tutaj, jak widzicie, Juras stanął przed Damianem, który miał wykonać rzut karny. Tam doszło do przepychanek. Oczywiście, powiem tak, jakbym to widział na streamie, rzeczywiście to wygląda strasznie. Tu widzicie, że to było wszystko dla jaj. Wszyscy byli uśmiechnięci, atmosfera była naprawdę super. A czy Damian strzelił swojego karnego? To zobaczycie oczywiście u Futrola na kanale. Jak powiedziałem, ja pokazuję rzeczy, w które byłem zaangażowany. Chcę, żeby jak najwięcej wyświetleń zebrał tamten materiał źródłowy. Zresztą tak jak my zebraliśmy dużo pieniędzy dla projektu Wykopmy Raka, z czego jestem naprawdę dumny, bo mi kopanie piłki sprawia ogromną radość. I nie ukrywam tego, jak są te mecze, zawsze staram się dać z siebie wszystko i oczywiście porażka boli, ale potem to, że w zasadzie tu ten wynik nie ma znaczenia. Liczy się to, co na czeku, który nie ląduje oczywiście u nas, ale idzie naprawdę na szczytny cel. Tak więc kolejny turniej charytatywny za mną, tym razem bez gola i muszę przyznać, że no zostawiłem na boisku wszystko. Niestety to nie przyniosło się na końcowy rezultat, ale no przed samym meczem już coś czułem, że będziemy bez szans. Zresztą tak jak rozmawialiśmy w szatni,
no to szanse były naprawdę średnie. Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do tego filmu, że on wam się podobał. W tym roku naprawdę staram się już rozpoczynać projekty, które będą mi pozwalały pokazywać wam więcej mojej gry w jakichś zespołach. Zresztą, jeżeli macie jakieś pomysły, co chcielibyście zobaczyć ode mnie, nie tylko jako challenge, ale także właśnie jako mecze, dawajcie na dole w komentarzach. Jestem naprawdę ciekawy, ale w tym meczu to było na tyle. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować po więcej materiałów, a teraz to było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!